Scott ugotował kolejnego FNAFa. To wyszło totalnie bez żadnej zapowiedzi. Jak się wchodzi na Game Jolta, to się nazywa FNAF The Movie the Game i jak chcesz się pobrać, to wyskakuje tak. Kreskówkowa przemoc, fantazyjna przemoc, w sensie, że zmyślona, realistyczna przemoc, krew i flaki, użycie alkoholu, użycie narkotyków, użycie papierosów, nagość, ciężki język, dorosły humor i gambling. Że hazard. Scott, co to jest? I jeszcze jak to pobierałem, to mi wyskoczyło ostrzeżenie, że to ma wirusa. Ale ufam całym moim życiem Scottowi Cawthonowi. Więc to jest FNAF The Movie The Game, ale jak się pobierze, to się wyświetla Freddy in Space 3, Chica in Space. Myśleliście, że dam wam więcej teaserów na film? To był trik, żeby zrzucić na was Freddy in Space. No to za szybko leci. What? Co tu się dzieje? NSFW Island? What do you mean? What do you mean at NSFW Island? Dobra, więc to ma 4 poziomy. Attack Special, ok. Dobra, więc to jest powrót do zwykłej formuły tego Freddy in Space. No ej, halo, czemu? A, macie. A, bo to bije tylko tymi mikroplanami. Okej, dostałem chyba najgorszą broń w grze. Co tu się dzieje? To jest oficjalna gra Scotta, przypominam. Jestem bardzo podekscytowany filmem, który wychodzi za dosłownie 8 dni. Tak, za 8 dni. I Scott nagle wydaje to. O co tu chodzi? Scott jak zwykle się bawi z nami w jakieś szachy 4D. I zgaduję, że w tej grze będzie jakiś kluczowy punkt dla fabuły, jak to ostatnio Scott robi. To jest za broń okropna, mogę to zmienić. Te cupcake'i chyba się nie da zniszczyć. O, sklep! Lolbit jest! Coś Lolbit. Buy weapon. Mogę kupić. Mogę. Aha. Myszką mam kliknąć? Tak. Chcę broń inną, proszę. Co to jest? To jest jeszcze gorsze. What do you mean? O, klucz znalazłem. Okej, udało się. Na styk. Muzyka. Zgaduję, że Leona Ryskina. On się chyba tam tak nazwał? Jak zwykle jest świetna. Okej, to robi damage, ale zasięg nie istnieje. Jak dużo sekretów tu będzie? Ja się boję. I naprawdę nie wiem, co się potem spodziewać. Co to jest w ogóle za gra? Scott. Bota. Okej. Pizza. O, chyba nie powinienem tego jeszcze używać. Łochem dostałem. Cupcake, co tu się dzieje? Ja nie wiem. O, kolejny klucz. To chyba... O, zmieniłem broń. Nie wiem, czy to dobrze, bo tamta poprzednia była fajna. Kupmy sobie hełm. I guess. Co to jest za hełm? Jak to się wpisuje w fabułę FNAF-a? O, mam pizzę teraz, za mną lata i sra za sobą. Okej, przejście jak w Megamanie. Tu będzie boss. Ło! Helpy! Chwila, to sobie puszkam. Co? On mnie leczy, ty... Ja nie wiem, co się dzieje. Kawaii Freddy! To jest chyba taki breaking point Scotta. On już ma dosyć tego fandomu, więc tam go wyśmiać. Naprawdę nie chcę wiedzieć, czym jest NSFW Island. Eleven będzie miał taką bekę, jak będzie w to grał. Ja już słyszę jego śmiech w głowie. Okej. Ło, co jest? Nie, daj mi tą bańkę! Nie, muszę to przebrać. Nie ma opcji, że nie! No nie! Dobra, wywalone już. Chyba wszystko mam na razie. Dostałem jakiegoś power-upa. nową broń. Co to jest? Przypomina mi to coś, ale... A to jest merch! Jak on się nazywał? Cheaper! What the fuck? Co tu się dzieje? Okej. O kurde. What? Jak myślicie, jak to się ma do fabuły FNAF-a? O, Nightmare Cupcake. Chcę Nightmare Cupcake'a. O, i klucz znalazłem. To bardzo dobrze. Jestem ciekaw, czy to są jakieś sekrety rzeczywiście z lore. Się boję, ile by walka z nimi trwała, gdybym nie miał tych power-upów. Okej, mam je jeszcze... Nie sklikowałem! Stąd chyba nic nie chcę. Zobaczymy najpierw, co tutaj jest, bo klucz już mam, żeby tam przejść, ale chcę zeksplorować w miarę sporo, żeby potem nie powtarzać. Bo tak bardzo mi się tak gra na razie podoba, bo lubię platformówki, to nie będzie mi się chciało jej powtarzać. Gdzie ja idę? Tam były drzwi, a ja gdzieś krążę. O nie, zmieniłem broń, mam Warshot, tam była fajna. Okej, o ta wygląda fajnie, chcę ją. O, tak, i chcę wiatrak, chcę wiatrak. Ła. Robimy FNAF 3 nawiązanie? O kurde, co jest? Czy tam był w takim razie jakiś sekret? Ja tam nie poszedłem? Ale mam okropną tą broń, boże. Final Freddy. Dobra, pokonamy. I co teraz? I jest koniec pierwszego świata? Level complete. Level up? Ja nie wiem, co mam o tym myśleć. I mean, nowy FNAF. Okej, pierwszy poziom mam... Freddy'ego odblokowałem. Jak mogę... Freddy'ego. Na co teraz idziemy? Pójdźmy na animatronikę i Space Highway. Ach, tak, ten... Ej, to ten potworek z FNAF World. Chyba nawet odrysowany. Już się nie podoba ten poziom. A, nie mogę tego. Okej, idziemy dalej. Co ja dostałem? Pluszak jakiegoś... Nie wiem, co to jest. Nie chce mi się. Dajcie mi inną broń. Błagam was. Miałem taką fajną broń. O. Help baby dostałem. No, ale co ja mam tu zrobić? Tutaj tak... Scott po prostu randomowo porozmieszczał 50 przeciwników w jednym pokoju. O kurde, dobra. Teraz można grać. Uwielbiam bronie, które działają jak jakieś broken combo w Isaacu. O kurde. A ten reki mi się skądś kojarzą, chyba był na jakiejś książce. No to kupujemy Paperpala. Nie mam pojęcia, co robi Paperpal, ale... Ale mam. Oho, tu spadamy pewnie do areny bossa. Dokładnie. Tu jeszcze pet jest do wzięcia. Okej, fan. Nie wiem, co on robi. Seabony! A no tak, był w jednej z książek. Były Seabonies, ale nie czytałem książek FNAF. Mam je kupione, ale nie czytałem. Jestem gamerem, ja nie czytam książek. Ło, jaki edgy Freddy. O, cholera. A tu jest podłoga. Coś pięknego ta gra. To jest ta seria o morderczych animatronikach? Widzę, że Scottowi się spodobało robienie takich shitpostowych gierek po prostu. Bo było Fury's Rage, było wszystkie części... tego... No jak to się nazywa? Freddy in Space. I ostatnio jeszcze... ten... Clickteam. Czyli twórcy silnika na... Nie! Co ja zrobiłem? Cholera! Twórcy silnika, na którym jest FNAF, postowali... Bo oni też teraz wydają FNAFy na konsolę. I postowali taką grafikę z FNAF Worldową Lolbit, nową grafikę i z napisem, że potrzebują pracowników. I ten projekt jest sekretny. Czy to, że Scott wydaje teraz takie luźne gierki i teraz nagle szukają... Ło, serduszka! I to, że teraz szukają artystów jakichś dodatkowych? Może FNAF World 2? Nawet nie wiecie, ile ja bym oddał za FNAF World 2. Okej, kolejny boss. Chyba. Tu jest broń do zmiany. Nie, ja chcę serduszka. Serduszka bym go pokonam miłością i przyjaźnią. Holy shit, Roxy! Trochę skill issue. Okej, łatwo. O! Ale banger. Co to są za animatrony? A, to jest boss! Glamrock Bonnie and the Bonnets. Dobra. Już zastanawiam, co mi damage bije. Okej. O, i to już drugi poziom. Dobra. To na razie na tyle. Piękna gra, a ja zaraz idę nagrywać kolejny odcinek, bo ja chcę to przejść.